Oglądy i osądy. Dzień dobry, panie dyrektor. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Słowo koalicja to jest chyba słowo sezonu politycznego, odmieniane przez wszystkie przypadki, przez polityków. Ale właśnie, koalicja, koalicja nie równa. Czym jest koalicja w rozumieniu prawa wyborczego? W rozumieniu Prawa Wyborczego, Koalicyjny Komitet Wyborczy to jest umowa zawierana między kilkoma partiami. I te partie w ramach umowy koalicyjnej rejestrują swój komitet wyborczy. I on się nazywa, jak to jest? Komitet? Koalicyjny Komitet Wyborczy. A, koalicyjny tutaj, Komitet Wyborczy i nazwa. Tak, nazwa, która musi się zmieścić w obrębie 45 znaków, więc tutaj zbyt dużego pola manewru nie ma. Oczywiście ta nazwa może zawierać elementy nazwy partii politycznej, które tworzą ten koalicyjny komitet wyborczy. Tak jak bądź mieliśmy też... Korwina, Narodowców i tak dalej, i tak Dokładnie. dalej. Dokładnie, bądź też ta koalicja może nadać swoją własną nazwę, przy czym właśnie musi się ona zawrzeć w tych 45 znakach. I to jest jedna opcja, bo druga opcja to jest kiedy partia startuje sama, jak to się nazywa? To wtedy mamy do czynienia z Komitetem Wyborczym Partii Politycznych. I tutaj w tym momencie partia polityczna, organ upoważniony do reprezentowania partii politycznej rejestruje Komitet Wyborczy. Trzecią... I to na wszelkim, Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Dokładnie tak. I wtedy sama partia, jest to komitet tylko i wyłącznie jednej partii. Natomiast jest jeszcze jedna opcja, cieszy, która się cieszy też dużym zainteresowaniem wśród wyborców. Jest to Komitet Wyborczy Wyborców i w tym momencie 15 wyborców z całego kraju może zawiązać swój Obywatelski Komitet, zbierając pod tym, pod jego utworzeniem tysiąc podpisów. To mogą być osoby z całej Polski, tutaj nie mamy ograniczenia do terenu województwa, czy też do terenu okręgu, w którym ten komitet będzie rejestrował swoją listę i tych 15 obywateli, wypełniając stosowne dokumenty, zbierając pod utworzeniem komitetu tysiąc podpisów, musi po zarządzeniu wyborów udać się do Warszawy i w Państwowej Komisji Wyborczej zarejestrować swój komitet. Podobnie jest też w przypadku komitetów wyborczych partii politycznych czy też koalicyjnych komitetów e, też w Warszawie. Też wszystko się rejestruje w Warszawie, dokładnie. Ten Komitet Wyborczy Wyborców <laughs> brzmi dobrze, ale żeby powalczyć, to oni muszą przekroczyć 5% próg. Dokładnie tak. W skali kraju. W skali kraju jest jedynym Czyli to jedyne... nie może być lokalna inicjatywa. Znaczy, może być, ale. Skazana na porażkę. Dokładnie, tak. Ma mniejsze szanse. Może nie tyle skazana na porażkę, co na pewno ma, będzie miała mniejsze szanse w odniesieniu do komitetów dużych, które będą wystawiały swoje listy w całym kraju. Jest jeden, jedyny wyjątek od tej reguły, o której pan redaktor powiedział, to są komitety wyborcze mniejszości narodowych. No tak. Mieliśmy komitet wyborczy mniejszości niemieckiej i w tym momencie te komitety są zwolnione z tego progu 5% po złożeniu stosownego zawiadomienia do Państwowej Komisji Wyborczej. Komitet Wyborczy Wyborców w tej chwili to chyba tylko jedna formacja. Tak działa Kukiz 15. Na razie w ogóle jest <coughs> trudno mówić o jakichkolwiek komitetach wyborczych. Nie, tak? Ja Ponieważ... mówię w tej kadencji. Tak, dokładnie tak. W tej kadencji mamy do czynienia tylko z, z tym komitetem, o którym pan redaktor wspomniał, o komitecie e, pana Pawła Kukiza, który działa w tej formule. No i oni nie dostają subwencji jako komitet wyborczy wyborców. Dokładnie tak, dokładnie tak. No to i łatwiej, i trudniej działać. Tak, z jednej strony na pewno jest łatwiej zawiązać taki komitet. Może nie tyle łatwiej, co jest to inicjatywa oddolna, nie sformalizowana żadnymi organami partyjnymi. Natomiast no, później te, te kwestie finansowania partii, finansowania działalności w trakcie kadencji są dużo bardziej utrudnione. No i teraz kwestie, najważniejsze progi Komitet partyjny 5%. Koalicja? 3%. 8%. 8%, przepraszam. 8%, tak. I um, jak nie przejdzie 8%, to nie wchodzi. Dokładnie tak. No progi niestety są tym elementem, który. W wyborach do Sejmu stanowi największy problem tak dla komitetów, czyli w przypadku koalicji, no jeżeli nie zdobędzie 8% poparcia w skali kraju, nie ma możliwości na zdobycie mandatu i wejście do Sejmu, tak? W przypadku komitetów partii politycznych bądź też komitetów wyborczych wyborców mamy te 5%. Mam wrażenie, że o to właśnie się pokłócili politycy opozycyjni o nazwę o szyld, pod którym pójdą do wyborów. Na przykład lewica, tak? Czy koalicja lewicowa, czy SLD. Być może tak jest, natomiast... tego pani nie śledzi? Tutaj może inaczej. Owszem, śledzimy, natomiast nie nam wypowiada się w tym zakresie. To, to wie, pod jaką nazwą dany komitet idzie do wyborów, nie jest w naszej gestii, tak? My zawsze zwracamy uwagę na to, aby tak dobrać nazwę, by była ona czytelna. Zwracamy na to uwagę, że po zarejestrowaniu nie ma możliwości, po zgłoszeniu w ogóle dokumentów, po złożeniu dokumentów nie ma możliwości zmiany tej nazwy, więc zawsze na to uczulamy i zwracamy uwagę komitet Tą wyborczą? Ja myślę, że te przepisy można troszkę sprytnie obejść. W obiegu medialnym mamy takie pojęcie, jak zjednoczona prawica. Tak na zdrowy rozum, to jest koalicja. Ale wyborczo to jest komitet partyjny, PiS. Mimo tego, że na liście są kandydaci, czy w tym momencie już posłowie. Partii tych, powiedzmy, koalicyjno-zaprzyjaźnionych. I tu 5%. Tak, jak najbardziej, ponieważ nie jest to komitet koalicji. Dlatego, że aby mówić o komitecie e, koalicyjnym, partii politycznych, już w samej nazwie tego komitetu musi być zawarte słowo, zawarte słowo koalicja. Dopóki nie mamy komitetu koalicyjnego, dopóki nie ma umowy koalicyjnej, mówimy o zwykłym e, komitecie wyborczym bądź wyborców bądź partii politycznej. No dobrze, a ta koalicja obywatelska, którą mamy wokół platformy? Osiem czy pięć? Zależy, co zarejestrują. Zależy, w, jakim, w jakiej postaci zarejestrują komitet, tak? Czy będzie to komitet koalicyjny, czy będzie to komitet wyborczy, wyborców, czy też komitet jednak może partyjny? No dobrze, jaką mamy tu chronologię, pani dyrektor? Ja, co się teraz będzie działo? Po pierwsze, czekamy na zarządzenie wyborów. To jest dla wszystkich moment kluczowy, zarówno dla wyborców, którzy śledzią, śledzą tę scenę polityczną, jak i dla samych polityków, którzy będą chcieli przystąpić do działania, czyli rozpocząć prowadzenie kampanii oraz przystąpić do rejestracji na początku komitetu, później list kandydatów do Sejmu oraz kandydatów do Senatu. Czekamy na zarządzanie. Zarządzenie z punktu jest formalnego, to. tak. Zarządzenie prezydenta musi nastąpić. Zarządzenie wyborów przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej musi nastąpić do 14 sierpnia. Taki jest termin maksymalny. I dopiero po. W tej Ale może wcześniej. Może wcześniej, tak nie później niż 14 sierpnia. Pan prezydent musi zarządzić wybory. Wynika to z przepisów kodeksu wyborczego, które mówią, że to zarządzenie musi nastąpić przed upływem 90 dni, przed upływem 4 lat od zakończenia kadencji, która kończy się 12 listopada. Kadencja Sejmu kończy się w tym przypadku 12 listopada. No dobrze, a termin samych wyborów? Termin samych wyborów? Tutaj mamy dość sporą rozpiętość, jeżeli chodzi o kodeks wyborczy, dlatego, że e, z punktu widzenia przepisów wyborczych wybory mogą się odbyć w niedzielę. I tutaj, od 13 września, bierzemy pod uwagę wachlarz wszystkich niedziel, aż do 10 listopada. Czyli mamy 13, możliwość 13 października. To jest 20, najbliższy termin. Od 13 października, przepraszam, do, do, do 10 listopada. tak? Czyli 13 października to jest pierwszy możliwy termin, w jakim mogą być zarządzone Potem wybory. 20, ewentualnie. 20, 27 i kolejno aż do 10 listopada. 10 listopada, do 10 listopada to jest ostatnia możliwa niedziela z punktu widzenia przepisów wyborczych, w którym mogą zostać zarządzone wybory. No, czyli ruch po stronie prezydenta w tej chwili. Dokładnie. Czekamy na działania prezydenta i wtedy dopiero będziemy mogli my przystąpić do działania. U nas będzie w Krajowym Biurze Wyborczym rezydowała Okręgowa Komisja Wyborcza, która będzie rejestrowała listy kandydatów do Sejmu oraz kandydata na senatora, ale to będzie możliwe dopiero po zarejestrowaniu komitetów wyborczych. I o tym za chwilę. Przypominam, że naszym gościem jest Agnieszka Mikucka, Delegatura Opolska Krajowego Biura Wyborczego. Druga część rozmowy na naszej stronie radiopole.pl. Pani dyrektor, bomba w górę. Prezydent podpisuje i co wtedy? Podpisuje i publikuje, bo dopiero od momentu publikacji mamy tak naprawdę oficjalną... Oficjalne zarządzanie wyborów i w tym momencie pierwszym krokiem cały szturm odbywa się na Warszawę na Państwową Komisję Wyborczą, gdzie będą rejestrowane komitety, te, o których mówiliśmy w pierwszej części programu, czyli zarówno wyborcze, wyborców partyjne, jak i koalicyjne. Później te działania przenoszą się już na rejony. W naszym przypadku będzie to Opole. My w krajowym biurze wyborczym będziemy mieli okręgową Komisję Wyborczą, także wszystkie. Listy właściwe dla naszego okręgu numer 21 do Sejmu, a także listy kandydatów na senatorów będą rejestrowane u nas w Opolu. Stąd też te komitety, jak już zarejestrują swój komitet w Warszawie, muszą znowu tutaj do nas wrócić z odpowiednimi dokumentami i listami podpisów, i wtedy w tym momencie składają je do okręgowej komisji wyborczej, która będzie badała złożone dokumenty. Kdaj lahko zbiraš podpis? Podpisy trzeba zebrać. Dokładnie. I tutaj wszystko zależy od tego, o jakich podpisach mówimy. I bo należy pamiętać, że w przypadku komitetów wyborczych, aby zarejestrować komitet wyborczy wyborców, jeżeli wyborcy ukonstytuują się tych 15, ukonstytuują się tych 15 wyborców i będzie chciało założyć swój komitet, to muszą zebrać tysiąc podpisów. I zbierać podpisy pod komitetem będzie można dopiero po zarządzeniu wyborów przez pana prezydenta. Natomiast pod list na kandydatów będzie można zbierać podpisy po zarejestrowaniu komitetu. Czyli jak już mamy w ręku uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej o zarejestrowaniu komitetu, wtedy musimy, możemy ruszyć ze zbieraniem podpisów pod listą kandydatów. Ile ich musi być? Ile ich musi być? To wszystko zależy od tego, czy mówimy o liście do Sejmu, bo tutaj musimy zebrać minimum 5 tysięcy podpisów obywateli, wyborców z terenu naszego okręgu. I to jest bardzo ważne, że to nie mogą być już osoby, że tak powiem, z całego kraju, posiadające prawa wyborcze, tylko muszą być to osoby... Posiadające prawa wyborcze na terenie naszego okręgu, czyli całego województwa opolskiego. I później, jeżeli chodzi o kandydata na senatora, znowu musimy zebrać dwa tysiące podpisów pod danym kandydatem, też okręgu. z terenu okręgu. Dokładnie. I to jest też kluczowe, że to już nie może być całe województwo, tylko ograniczamy się w tym momencie do terenu właściwego okręgu, w którym będziemy rejestrować kandydata. To sporo roboty. Sporo roboty, natomiast my tę robotę lubimy, to jest, to jest na żywioł, dlatego też bardzo no się cieszymy. weryfikujecie te listy? Tak, my weryfikujemy podpisy, weryfikujemy listy poparcia. Każdy komitet może wyznaczyć swojego przedstawiciela do obserwowania, także ten proces jest jawny. komitet są informowane, w którym dniu, o której godzinie będzie przebiegała weryfikacja list podpisów, poparcia, i ten proces może być jak najbardziej obserwowany. Były takie sytuacje, że nie rejestrowaliście listy? E, o ile sobie przypominam, mieliśmy, mieliśmy taką sytuację cztery lata temu. Tylko teraz y, przyznam szczerze, że y, trudno jest mi odróżnić, czy to była sytuacja w wyborach samorządowych, bo pamiętam, że mieliśmy przypadek, y, gdzie dostarczono nam kopię podpisów, tak? I y, no wiadomo, że tu już y, sytuacja była bardziej poważna, dlatego że podpisy muszą być zbierane odręcznie. Mieliśmy ksero w przypadku SLD. Wyboru. Tak, dokładnie. Pamiętam, że miało to miejsce w odniesieniu do tej formacji, natomiast tak jak mówię, nie, nie byłam pewna, czy to miało miejsce w wyborach samorządowych czy też parlamentarnych. Więc tutaj była odmowa rejestracji listy. Czyli warto się przełożyć, a nie iść na skróty. Dokładnie, jak najbardziej. I pamiętać o kwestii. Ochrony danych osobowych i yy, tutaj zabezpieczenia tych danych odpowiednio. A w jaki sposób? No między innymi przede wszystkim, żeby. Przykrywamy tych, co się podpisali wydaje. Bowiem tak, dobrze by było, chociaż RODO oczywiście nie ma odniesienia w przypadku wyborów, to też warto na to zwrócić uwagę, dlatego że później spotykamy się z telefonami zaniepokojonych wyborców, bo tu są zbierane listy poparcia, bo dane krążą po ulicach. Tak, oczywiście z jednej strony mamy RODO, tylko należy pamiętać, że to RODO w odniesieniu do kwestii wyborczych nie ma zastosowania, na co też zwracamy uwagę. No tutaj apelujemy o pewną uwagę do osób zbierających podpisy, żeby chronić te dane, żeby te kartki gdzieś tam nie fruwały po dyskrecję. ulicach, o pewną dokładnie, o pewną dyskrecję, o po prostu odpowiedzialne podejście do danych posiadanych. No tak, no wybory to nie jest działalność komercyjna, a RODO głównie dotyczy działalności komercyjnej. Dokładnie tak. Czekamy na prezydenta. Tak, czekamy na ruch pana prezydenta. Bardzo dziękuję naszym gościem była dzisiaj Agnieszka Mikucka. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Poglądy i osądy.